Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy temat z cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. To temat 12. Czy w Starym Testamencie była mowa o zabraniu wierzących w trakcie pochwycenia? Więc co do zasady, nie było takiej mowy w całym Starym Testamencie. Można nawet powiedzieć, że w Ewangeliach jest to tylko i wyłącznie wspomniane w Ewangelii Jana, 14 rozdział od 1 do 3 wersetu. Poza tym jest to całkowicie nieznane w Starym Testamencie i w Ewangeliach. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że pochwycenie wierzących to jest tajemnica. Jest to wyraźnie pokazane w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 51 wiersz. Tam apostoł Paweł na temat pochwycenia wierzących mówi wprost: oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Widać tu wyraźnie, że pochwycenie wierzących, zabranie wierzących, które może się odbyć nawet dzisiaj. Może być tak, że ten filmik jest nagrany, ale już będzie opublikowany i oglądany przez ciebie w trakcie, kiedy już będzie po pochwyceniu. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, jeszcze jest przed pochwyceniem, bo ja tu jestem. W trakcie pochwycenia Pan Jezus weźmie mnie do nieba żywcem. Chyba że wcześniej umrę, to wtedy będę wzbudzony z martwych i zabrany do nieba. I to wydarzenie nie było znane zupełnie w Starym Testamencie. A dlaczego? Dlatego, że to tajemnica. Najważniejsza rzecz, w jaki sposób możesz stać się częścią tego wydarzenia. Jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to Pan Jezus Chrystus weźmie cię do siebie, abyś gdzie On jest i ty był. I wtedy, jeżeli to wydarzenie, pochwycenie, zabranie wszystkich wierzących, zachwycenie, będzie miało miejsce w trakcie, jak jeszcze będziesz żyć na ziemi swoim biologicznym, pierwszym życiem, to wtedy będziesz zabrany żywcem do nieba. Natomiast jeżeli zdążysz po uwierzeniu w Pana Jezusa Chrystusa umrzeć i być pochowany, to będziesz wskrzeszony z martwych i zabrany do nieba w trakcie tego pochwycenia. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, pokutuj, bo Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby pokutowali. Ciebie też. Ciebie też Bóg wzywa do tego, żebyś pokutował. Uznaj, że Bóg jest święty, a ty nie jesteś święty. Że Bóg powinien cię potępić. Już jesteś potępiony według Słowa Bożego. Kto nie wierzy w Syna, już jest potępiony. I jeżeli nie wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, już wyrok wiecznego sądu jeziora ognia jest na ciebie wydany, a zguba twoja nie drzemie. Natomiast Pan Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty. W 3 godzinach ciemności na Niego został włożony grzech. Jest powiedziane, że On stał się grzechem. Choć On grzechu nie znał, grzechu w Nim nie było i nigdy nie popełnił grzechu, to w momencie ukrzyżowania grzech został włożony na Niego. I w czasie tej doskonałej ofiary grzech został zgładzony. I teraz twój grzech albo został zgładzony wtedy na ofierze Pana Jezusa Chrystusa, uznasz to, że w trakcie tej ofiary Pana Jezusa Chrystusa został zgładzony twój grzech i wtedy sprawiedliwość Pana Jezusa Chrystusa będzie tobie przypisana, bo w Chrystusie będziesz widziany przez Boga jako sprawiedliwy, albo odrzucasz to. Jeśli nie przyjmujesz Bożego poselstwa o tym, że możesz być jeszcze dziś zbawiony,
to wtedy zostajesz ze swoimi grzechami i umrzesz w swoich grzechach i w tych grzechach pójdziesz do jeziora ognia i siarki. Żaden dobry uczynek twój nie jest w stanie zmyć ani jednego twojego grzechu. Tylko ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest w stanie to uczynić. Więc bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jezus Chrystus przelał za ciebie swoją krew. Jeśli masz pytania, pisz do mnie. Czytaj Biblię, skrytka 31, 63 500, Ostrzeszów. Możesz wysłać SMS-a 791 214 963 lub 739 089 088. Możesz też wysłać e-maila czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Zachęcam do oglądania następnej, 13 części. Planuję, że będzie ona pod tytułem Czy przed zabraniem Kościoła musi się jeszcze coś wydarzyć? Czy też jest możliwe, że dziś może być pochwycenie i wtedy tego odcinka już nie zdążę nagrać? Więc chciałbym go nagrać, jeśli dalej pozostaniemy na ziemi. Jeśli jednak Pan Jezus Chrystus zdecyduje, aby dziś było pochwycenie, że dziś zabierze mnie do nieba, to tego odcinka niestety nie nagram. Czekam na Pana Jezusa i codziennie wzywam w modlitwach: przyjdź Panie Jezu, i zachęcam Ciebie, abyś był gotowy na spotkanie z Panem Jezusem i mógł z radością oczekiwać przyjścia Pana Jezusa. Bo w przeciwnym wypadku Jego przyjście po Kościół, po chrześcijan, w celu zabrania ich do nieba, będzie dla Ciebie początkiem straszliwych sądów w czasie wielkiego ucisku. Lepiej by Ci wtedy było, gdybyś się nigdy nie urodził. Z Bogiem.